Rodaku, kto wygrał wybory w Ameryce w 2016 roku? Ty wygrałeś, my wygraliśmy. Zadecydowaliśmy, że nie będzie socjalizmu w Ameryce. Zadecydowaliśmy, że będzie w Ameryce 250 lat wolnego rynku, że będzie wolność słowa, wolność wyznania, wolność do posiadania broni, wolność do posiadania własności prywatnej z możliwościami do zrobienia pieniędzy, ale z również szansą z państwową opieką, ale nie z wariacką państwową opieką. Wszystkie, okazuje się, że królowa Hillary jest naga i była nad wyraz jędza, obleśna jędza. Kto jest niezadowolony z wyborów z Ameryki? No oczywiście okazuje się, że banda zawodowych polityków z Bagien Washingtonu, okazuje się, że pseudodziennikarze z nieoglądanych stacji telewizyjnych i pseudodziennikarze z prasy, kłamliwej prasy, wmawiali nam wszystkim normalnym ludziom, że jesteśmy po prostu nieumytymi ćwokami, burakami, chamami, nietolerancyjnymi rasistami, że nienawidzimy wszystkich muzułmanów, że nienawidzimy wszystkich Meksykanów, że nienawidzimy wszystkich emigrantów, że nienawidzimy wszystkich kobiet. Tak to przedstawiali nas, przedstawiali Trumpa, z tymi wszystkimi negatywnymi opiniami, ale w zasadzie to wszystko dotyczyło tych ludzi, którzy popierali Trumpa. Malutka grupka aktywistów socjalistycznych w Ameryce, która budowała całą tą atmosferę, przyszykowywała studentów, przyszykowywała młodzież od lat 60. w zasadzie do tego pokojowego, niby pokojowego przejęcia władzy, na dzień dzisiejszy w zasadzie upadła. Wygląda na to, że partia demokratyczna zmieni się kompletnie. Wygląda na to, że partia demokratyczna, która przyjęła pod swoje skrzydła wielu ekstremistów, wielu lewaków, wielu zboczeńców, wielu ludzi ze swoimi własnymi interesami, po prostu na dzień dzisiejszy się rozpada. Rozpada się i to tylko dlatego, że część ludzi, którzy na przykład popierali Bernie Sandersa, jest to 70-paroletni demokrata, w sumie udaje socjalistę, ale ma chyba ze 4 domy, jeden ma w Vermont, 2 chyba w Waszyngtonie i 1 w Maine, także że i każdy dom jest po kilkaset tysięcy. Jest to zawodowy prowokator i zawodowy polityk, który żyje z garnuszka podatnika. No ale w tym kierunku to wszystko idzie. To idzie w kierunku tego socjalizmu. Po prostu ludzie w Ameryce widzą, że są pieniądze do dzielenia i chcą je dzielić. Wszystkie ośrodki masowego przekazu, wszystkie badań społecznych kłamały i nawet się z tym nie kryły. Nie kryły się do tego stopnia, że CNN było nazywane Clinton News Network, czyli kanał Clintonowych. Jest to dosyć przykre z tego względu, że kiedyś, kiedy powstawał ten kanał, oni się propagowali jako kanał dziennikarski, prawdziwego dziennikarstwa, a oni się zamienili po prostu w szczekaczkę dla demokratów. Przykra sprawa jest również taka, że wszyscy ci pseudodziennikarze robili z większości ludzi wariatów, po prostu z tej swojej opozycji. Kogokolwiek nie zaprosili, to nieustannie wyśmiewali możliwość tego, że Trump wygra. No, co się
czego nie będzie po wybraniu Trumpa, przede wszystkim nie będzie wyścigu do sklepów z bronią. W zasadzie ludzie mieli szansę do kupowania broni do 20 stycznia, wtedy, kiedy by Clintonowa weszła do Białego Domu. No i przez ten okres w zasadzie te wszystkie prawa, zanim ona wprowadzi nowe prawa, no to ludzie by wykupywali amunicję, broń, dozbrajali, no bo to w zasadzie to już od 250 lat każdy obywatel ma te fundamentalne, konstytucyjne prawo do posiadania broni. I wszyscy wiedzą, że jeżeli Clinton by doszła do władzy, to pierwsze, co ona by zrobiła, to no, zdecydowanie by nie wysyłała ludzi, żeby konfiskowali to, chociaż do tego też może dojść, ale zaczęłaby to wszystko załatwiać podatkami. W Ameryce po prostu załatwia się wszystko pieniędzmi, włącznie ze zwalczaniem przeciwnika politycznego. I jak to się odbywa? Po prostu politycy przegłosują, że w jakimś stanie podatek na amunicję czy na broń jest 100, 200 czy 300% i po prostu ludzie przestają kupować. No, jest to prawna decyzja, jest to dosyć prymitywna decyzja, no ale to jest tak, jak ludzie